Potrójny Espresso. Rzadko się zdarza, by obaj goście byli w studio, a właśnie jest takie święto. U nas witamy bardzo serdecznie panów senatorów Wojciecha Koniecznego z PPS i Krzysztofa Mroza z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panowie, wcale tego PPS-u, mnie to trochę martwi, bo to jest historyczna nazwa i państwo ją przyjęliście tutaj do pana senatora Wojciecha Koniecznego. Tam dwie frakcje były. Była frakcja PPS Lewica, która bardziej chciała rewolucji światowej, tam Róża Luksemburg, prawda? I tak dalej. Niepodległość Polski to taki problem, który przeszkadzał, miazmat, który stał naprzeciwko walce światowej rewolucji. No i PPS, frakcja rewolucyjna, Józef Piłsudski, między innymi napad na pociąg w Bezdanach i tak dalej, i tak dalej. Pan się z którą z tych frakcji, jeśli już to czuje duchowo zbliżony? Panie doktorze, zacznijmy, myśmy nie przyjęli tej nazwy, tylko ta nazwa jest, ona ma zachowaną ciągłość. Proszę sprawdzić, no, już panu wyjaśnię, proszę sprawdzić to historycznie. Otóż PPS po przymusowym połączeniu z Polską Partią Robotniczą działała dalej, działała na uchodźstwie i po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku powstawała PPS z powrotem w Polsce, również działała na emigracji. I Lidia Ciołkosz, która była członkiną CKW przedwojennego i zachowywała ciągłość władz PPS-u właściwego, przyjechała do Polski i no, za jej sprawą, a także za sprawą wielu działaczy PPS-u, którzy wówczas wykazali się jakby no, mądrością i doszło do Kongresu Zjednoczeniowego. I pani Senyszyn, to po prostu chwili, działacze PPS-u, ja cały czas byłem w błędzie, tak? W tej chwili są od niecałego roku czasu, zapisali się do PPS-u i są działaczami PPS-u i tutaj zostali przyjęci, w związku z czym tak. Natomiast co do tych frakcji, o których pan redaktor wspominał, to w tym roku mamy dużo rocznic. Na przykład tydzień temu obchodziliśmy 130-lecie PPS-u. I nawiązywaliśmy do tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście ruch lewicowy Polski w całości wywodzi się z PPS-u, bo można tak powiedzieć, że w 1892 roku, kiedy powstała Polska Partia Socjalistyczna, scaliła właściwie wszystkie ruchy lewicowe, nazwijmy to tak, czy socjalistyczne. Natomiast później nastąpił rozłam, tak jak pan redaktor mówi. A jaki procent posłów i senatorów PPS-u stanowią ci, którzy nie byli w PZPR? To znaczy, wie pan, no w tej chwili, nie wiem, czy pan pyta tylko o koło, czy o tych, którzy należą do tak na partii. Pana wyczucie, no wie pan, no, czy to jest... My mamy w tej chwili troje parlamentarzystów PPS-u, w sensie należących do PPS-u i z tego co wiem, to chyba tylko pani profesor Senyszyn należała do PZPR-u, jeżeli należała, bo Andrzej Rozenek należał do PPS-u na początku lat 90. I później miał inną drogę polityczną. On w pewnym sensie wrócił do PPS-u. Więc tak można powiedzieć. Czyli natomiast współpracownik Jerzego Urbana, działacz PPS-u. No dobrze, no, zostawmy może tą sprawę, bo to jest takie. Wczoraj mieliśmy ciekawą rzecz związaną z rocznicą, setna rocznica Senatu. Senat ustawia się w takiej opozycji do pozostałych organów państwa, ale tutaj udało się bez ekscesów, tak? I byli odpowiedni urzędnicy i wszystko było tak, jak trzeba. Pan Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, jak te uroczystości wyglądały? No, uroczystości jak zawsze takie rocznicowe wyglądały dobrze. W Senacie był pan prezydent Andrzej Duda, była pani marszałek Elżbieta Witek. Mieli bardzo ciekawe takie przemówienia też historyczne, pokazujące jak ten Senat po odzyskaniu niepodległości się rodził, bo to wcale nie było takie oczywiste, czy Senat w ogóle będzie, jaka będzie jego rola, kompetencja. Gdybyśmy popatrzyli na kompetencje wtedy Senatu II Rzeczypospolitej sprzed 100 lat i dzisiejsze, one są troszeczkę różne, ale dzisiaj nikt nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania Senatu. Bardzo o tym także mówił nam na klubie pan prezydent
prezes Jarosław Kaczyński, że to jest bardzo ważny organ, który jest potrzebny dzisiaj w Polsce i prezes zawsze podkreśla, że jak będzie przechodził na emeryturę, to chciałby swoją ostatnią kadencję w parlamencie właśnie spędzić w Senacie. Senat, w którym jest demokratyczna większość i niedemokratyczna mniejszość. Tak dobrze rozumiem tą retorykę pana marszałka Grodzkiego? Tak się przyjęło mówić. Tak, no my wskazujemy na autorytarne zapędy Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości jako formacji, czy to Zjednoczonej Prawicy. A jakie ma pan przejawy tych autorytarnych zapędów? Panie, a ile ten program trwa, panie redaktorze? Proszę wymienić trzy najważniejsze. Bo to jest, no na przykład to jest przejawem takich autorytarnych rządów jest to, że rządzi człowiek, który nie pełni żadnej funkcji politycznej realnej. Nie jest prezydentem, nie jest premierem, nie jest nawet ministrem. I od jego na przykład prywatnych wypowiedzi zależy, czy będziemy sprowadzać, znaczy czy zgodzimy się na przekazanie rakiet z Niemiec, czy nie. Minister Obrony Narodowej mówi, że tak. Prezydent kraju również chwali ten pomysł, po czym prywatna osoba mówi inaczej. To się nie zdarza w demokracjach, panie redaktorze. W demokracjach no, takich jak na przykład demokracja... Poseł, który jest szefem największego klubu, prawda? No jest szefem największego klubu, to prawda, ale w krajach rządzą przeważnie premierzy, prezydenci, osoby, które są no, desygnowane na te stanowiska i co najważniejsze, ponoszą odpowiedzialność. Czyli na przykład minister obrony narodowej i prezydent ponoszą konstytucyjną odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo i nie oni podejmują decyzje. No to jest charakterystyczne dla rządów niedemokratycznych. To, no, chyba pan redaktor nie zaprzeczy temu, że tak jest. No, druga na przykład rzecz, no to co się dzieje z mediami tak zwanymi państwowymi, czy też które są przekształcone w tubę rządową, no wiadomo, że... Zupełnie inaczej niż za czasów koalicji PO-PSL, no bardziej. I za czasów SLD też tak nie było. Bądźmy uczciwi, ja tutaj nie będę naiwny. Bardziej. Nie to, że zupełnie inaczej, ale znacznie bardziej. No to tego rodzaju nastawienia mediów nie było. Także no plus na przykład łączenie biznesu, przemysłu z państwem, to znaczy, że takie jednoznaczne zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi no, w oparciu o politykę jako taką. No, można by wymieniać bardzo dużo przykładów. No. Pan pije do fuzji spółek energetycznych. Które są właściwie niektórzy mówią, że już nie ma co z czym połączyć, żeby rządowi bardziej pomóc. Więc no tak to, tak te rządy mijają. Autorytarne no. Państwo, słyszeliśmy trzy argumenty, no i ma szansę odpowiedzieć Krzysztof Brus, senator Prawa i Sprawiedliwości, szczerze, przedstawiciel niedemokratycznej mniejszości senackiej. To ja może zacznę od tego, że... Autorytarnej mniejszości, Wielokrotnie z kolegami w Senacie powiedziałem, że mi się to określenie bardzo nie podoba, bo ja też jestem demokratycznie wybranym senatorem, tak jak pan senator Konieczny i pan marszałek Grodzki. Pan może jakoś mniej, wie pan. Tak. I tak samo, autorytarną partię. I tak samo jesteśmy demokratycznie wybrani. I to określenie jest wyjątkowo niesprawiedliwe. Ja myślę, ja bym użył słowa podłe, gdyby mnie ktoś pytał, ale na szczęście nikt mnie nie pytał. Tak, panie redaktorze, i jakbyśmy popatrzyli na życiorysy, nie chcę nikogo oczywiście rozliczać, to myślę, że po tamtej stronie było wielu czy kilku senatorów, którzy przez te lata słusznie minione budowały po 45 roku tą demokrację. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest o tych trzech przykładach niedemokratyczności, tak, totalitaryzmu Prawa i Sprawiedliwości. Jak Jarosław Kaczyński był wicepremierem, to było źle. Jak Jarosław Kaczyński nie pełni żadnej funkcji w rządzie, to też jest źle. Nie ma nic dziwnego, że Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii politycznej w Polsce. Ta partia polityczna tworzy zaplecze parlamentarne dla rządu i w sposób naturalny pewne decyzje zapadają politycznie. No, jesteśmy w tym modelu parlamentarno-demokratycznym, w którym to rząd bez zaplecza politycznego nie może funkcjonować i w sposób oczywisty
że decyzje muszą także zapadać na szczeblu politycznym. To po pierwsze. Po drugie, jak ja słyszę o jakimś zawłaszczeniu telewizji, w momencie, kiedy do PPS-u, jak pan redaktor na samym początku nawiązał, no jest pan poseł Kwiatkowski, były prezes Telewizji Polskiej. I te czasy obecności pana Kwiatkowskiego, nie wiem, czy formalnie jest członkiem PPS-u. Ale związki z pułkownikiem Kwiatkowskim z czasów stanu wojennego, no to czysty przypadek. To... Więc podnoszenie akurat przez PPS tej niedemokratyczności, podnoszenie, zawłaszczenia telewizji, no to ja bym panu senatorowi chciał przypomnieć, jak funkcjonowała telewizja pod rządami dzisiaj, nie wiem, czy kolegi partyjnego, czy tylko kolegi klubowego pana Kwiatkowskiego, który też nagle zapisał się do PPS-u. To ci, którzy się no przecież byli postkomuniści, tak? Byli członkowie SLD, którzy skonfliktowali się z Czarzastym, to szybciusieńko polecieli do PPS-u i PPS stał się dzisiaj niestety taką szalupą ratunkową dla PPS-u. Z tego, co się mówi w kuluarach, oczywiście całkowicie podporządkowaną Donaldowi Tuskowi, bo tak to gdzieś się pewnie na tych listach wylądują, bo przecież no, PPS sam nie będzie startował. O ile jeszcze do Senatu mogą w ramach jakiegoś tam paktu senackiego się gdzieś znaleźć, no to do Sejmu, no przecież pan Kwiatkowski przecież z listy PPS-u nie będzie startował, więc pewnie będzie gdzieś na listach Koalicji Obywatelskiej. To tyle, jeżeli panie chodzi o to. Ja tylko panu podpowiem, bo widzę, że to pana bardzo interesuje. Pan poseł Kwiatkowski nie zapisał się do PPS-u, to gwoli ścisłości. Natomiast muszę powiedzieć tylko jedną rzecz, panie redaktorze, tylko jedną rzecz. Na pewno więcej byłych działaczy PZPR jest w Prawie i Sprawiedliwości niż w PPS-ie. Ciekawe, to zaręczam pani Ciałkosz byłaby zadowolona, widząc panią Senyszyn i pana Rozenka w gronie PPS, ale to już pytanie też takie w sumie, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Może znajdziemy za to pytanie o cel. Pan wspomniał o mediach, o telewizji państwowej. Pan pewnie doskonale wie, że w Polsce 70% mediów nadal to są media, które podejmują bardzo jasną działalność opozycyjną, które w zasadzie cały czas krytykują rząd i krytykują między innymi, co widać po tej kampanii związanej z niemieckimi patriotami. Tutaj teza jest taka, że bez niemieckich dwóch baterii patriotów Polska nie jest broniona, a rząd PiS-u zdradza naród, narażając nas na atak Rosji. Ja prosiłbym o komentarz do tej tezy politycznej pana senatora Wojciecha Koniecznego. Znaczy, niewątpliwie jest to bardzo dziwna sytuacja, że nie przyjmujemy tych baterii z Niemiec. W momencie, w dniu, kiedy było to ogłoszone w Rzeczpospolitej w Gazecie Wyborczej, ukazały się cztery teksty. Na drugiej i na szóstej stronie w obu gazetach główne pióra pisały z takim mniej więcej tezą, że patrzcie, PiS tak tutaj krytykuje Niemców, a przecież Niemcy dają nam baterie patriotów, będą nas bronić. Potem się trochę posypało, ale widać, że plan polityczny musi być zrealizowany, więc astrzał jest dalej z największej. Proszę mnie też nie stawiać w sytuacji takiej, że jestem jakimś tam radykałem, który nie będzie widział, że prasa czy telewizja jakaś realizuje swoje również polityczne cele, czy też jakieś sympatie. Tak jest i jeżeli tak pan redaktor mówi, to że na drugiej, szóstej stronie to pewnie tak było i rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Natomiast dla mnie ważniejsze są fakty. No naprawdę o te baterie jest bardzo trudno. Wiemy, ile lat mija, żebyśmy wyposażyli Polskę w dwie baterie, w cztery, ile potrzeba szkoleń, jakie jest zagrożenie w tej chwili wojenne. I jednak Niemcy są częścią NATO, którą my też jesteśmy. Te rakiety niemieckie na polskim terytorium nie broniłyby tylko Polski, bo to jest taka prawda. One broniłyby po prostu Europy, broniłyby NATO. Ze strony niemieckiej prasy, która podnosi, że była to PR-owa propozycja złożona przez PR-owców pani Lambrecht w sposób trochę niezgodny, bo normalnie, gdy się chce coś takiego powiedzieć, to dzwoni się do człowieka, organizuje spotkanie, przyjeżdża pułkownik z Luftwaffe i mówi, że mamy taką propozycję, to może powiedzcie nam, jak chcecie to wykorzystać, a nie pisze na Twitterze, wrzucając temat.
że było to również złamanie niemieckich procedur, w zasadzie wszystkich, i pani Lambrecht, panie redaktorze, to jest... Niemieckie medium wolno krytykować panią Lambrecht, a nam nie wolno, mnie wolno krytykować kogo chcę. Ja jestem, wie pan, z PPS-u, z Partii Demokratycznej, i nam wolno krytykować nawet kogo chcemy. Lambrecht. Nie to, że nawet, po prostu kogo uważamy za stosowne. Natomiast nieprzyjęcie tych patriotów również będę krytykował, obojętnie, wie pan, to trochę tak, zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie, że to tak, że to owak. Fakt jest taki, jeżeli tu będzie jakaś ruska rakieta lecieć, to jak ją zestrzeli jakaś antyrakieta i dzięki temu nie zginą polscy obywatele, to dla mnie jest to obojętne, co pani Lambrecht powiedziała, kto tutaj u nas... O ile taka rakieta zostanie wystrzelona, bo ona zostanie, musiałaby to, wylecieć panie, na teren panie redaktorze, Ukrainy, ale to jest i naiwne. Uderzyć w rosyjski panie, pocisk. Panie, więc... panie redaktorze, no nie, jak będzie stała bateria w Polsce i będzie nad Polską leciała rakieta ruska, to ją zestrzeli ta bateria. Ale, nie przez Polskę, panie a przez redaktorze, Berlin podejmowane panie redaktorze, w tej sprawie. Panie redaktorze, tak jak mówię, to jesteśmy częścią NATO. Mm-hmm. To będzie system obrony państw NATO. Jednym z państw NATO jest Polska, jednym jest Niemcy. Rakieta ruska, jak przeleci, pan wie, jakie mają zasięgi rakiety. One mogą do Hiszpanii dolecieć, gdziekolwiek, gdzie będą chciały. Zestrzelenie będzie w interesie wszystkich. No, myślenie o tym, że Niemcy tu przyślą rakiety, I dopiero by było, gdyby ta rakieta, antyrakieta, nazwijmy ją tak, nie została wystrzelona i rzeczywiście Niemcy by nie podjęli takiej decyzji. No tutaj, panie redaktorze, no to obojętnie co by nie mówić, no to nikt z niemieckich dowódców nie byłby w stanie podjąć takiej decyzji, żeby nie zestrzelić ruskiej rakiety. Jak tam nie dostarczyli czołgów, to jest co innego. Pan senator, na końcu jeszcze powiem tylko jedną rzecz. Na ten sam temat. My mamy doświadczenia z niemiecką armią. Mamy doświadczenia. Mam doświadczenia z niemiecką armią cała Europa, a nawet można powiedzieć cały świat. Jedno, co możemy o niej powiedzieć, to ona jest niestety skuteczna. I jeżeli pan, by taka... Co pan opowiada? Niemiecka... Pani von der Leyen podjęła decyzję, by w czasie niemieckich ćwiczeń nie było karabinów w wozach, więc włożyli tam kijki od szczotki, opinęli je czarną taśmą i żołnierze robili żeby symulować strzały. To znamy inną historię. Ja uważam, że jeżeli bateria patriotów niemiecka stałaby w Polsce... Czy armia niemiecka z tą do 1944 roku, a nie z tym kabaretem? Ja bym chciał, żeby te dwie kabaretowe baterie były w Polsce. No tutaj jest bardzo dużo takiego zamieszania i szumu medialnego. Po pierwsze, to nie jest tak, że Niemcy chcą nam przekazać te dwie baterie patriotów, tylko że oni chcą sami te patrioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obsługiwać. Ja rozmawiałem z panem premierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Oczywiście na tyle, ile mógł powiedzieć, bo pewne rzeczy są objęte tajemnicą, to są potężne problemy z wpięciem w pewien system dowodzenia w Polsce tych rakiet. I dlatego propozycja... Na okoliczność napięcia na wschodzie mamy jeden z najlepszych obrony powietrznej w Europie, no bo tutaj są i sprzęty nasze, i sprzęty amerykańskie, i sprzęty brytyjskie. Wszystko to połączone z czujnikami kosmicznymi, radarami na samolotach, radarami na ziemi, no sprawia, że możemy czuć się bezpieczniejsi. Tak, panie redaktorze, tu się akurat zgadza. I dlatego propozycja Polski, propozycja pana ministra Mariusza Błaszczaka i rządu była taka, aby tą rakietę, czy te rakiety Patriot właśnie umieścić po stronie ukraińskiej. No bo skąd te rakiety mogą przylecieć? No ze wschodu, tak? Więc lepiej, żeby one były zestrzeliwane na terytorium Ukrainy niż nad terytorium Polski. Będzie podwójna korzyść. Panie będą senatorze, chroniły... O politycznych konsekwencjach, bo zostały nam 2 minuty, więc spróbujmy od strony politycznej spojrzeć na tą aferę. No wie pan, to żadnej afery nie ma. Opozycja totalna, jak się sama nazwała, chce każdą rzecz wykorzystać przeciwko rządowi, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, nawet grając tym elementem bezpieczeństwa narodowego. Bo przecież tutaj mówimy o bezpieczeństwie, tak? Naszym interesem jest to, aby na Ukrainie i ukraińskie niebo było chronione, bo jeżeli rakiety przylecą rosyjskie, to muszą przylecieć przez Ukrainę. Nie muszą, panie senatorze. Lepiej, gdyby były zestrzeliwane
wystrzeliwane na terytorium Ukrainy. Pamiętajmy, że taka rakieta, gdyby przyleciała na terytorium Polski, no to ona będzie leciała, nie wiem, 2-3-4 sekundy. I teraz, jeżeli bardzo ciężko ją będzie zestrzelić na terytorium Polski, jeżeli Niemcy będą zestrzeliwali te rakiety z terytorium Polski na Ukrainie, nie wiadomo też, jakie będą konsekwencje. Stąd my generalnie chcielibyśmy, żeby te rakiety były na terytorium Ukrainy, zabezpieczą Ukrainę, zabezpieczą Polskę, panie senatorze, zabezpieczą także Niemcy. Uda się taka operacja, by przekonać Polaków, że ci, którzy krytykowali rozbudowę polskiej armii, likwidowali jednostki na wschodzie kraju, mówili, że w zasadzie nie powinniśmy bronić się do Wisły, a wspólnie z Niemcami tam organizować jakąś obronę, kiedy niemieckie czy rosyjskie wojska podejdą pod Berlin. Są bardziej wiarygodni w sprawach obronnych niż ci, którzy będąc krytykowani cały czas rozbudowywali polską armię, wydawali pieniądze na remonty czołgów, chociażby Leopardy 2, na te Patrioty, bo to rząd Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz w 2018 roku podjął decyzję. Ponad 16 miliardów złotych kosztowały te dwie baterie, które teraz do nas przyjechały. Wreszcie karabiny, nowe jednostki, Wojsko Obrony Terytorialnej. Długo można powiedzieć, są mniej wiarygodni niż ci, którzy teraz głośno krzyczą. Ale to jest coś niebywałego, co się dzieje obecnie w części mediów, że jest chwalony pan minister Klich, tak, domenomen senator, który zwijał tą polską armię, w szczególności na wschodzie, a Prawo i Sprawiedliwość, czy wspomniany choćby Antoni Macierewicz, który powołał Wojsko Obrony Terytorialnej, wyśmiewane, tak, jako tam żołnierze Antoniego Macierewicza, którzy dzisiaj pokazali, jak fajnie bronią Polski i jak są potrzebni, jak są ważnym komponentem. My dzisiaj realizujemy, mówię my dzisiaj, pan premier Mariusz Błaszczak realizuje największe w historii Polski zakupy sprzętu wojskowego i proszę zwrócić uwagę, one dzisiaj też są krytykowane. Dlatego, że to robi Mariusz Błaszczak. No, tak? Zakupy zapowiada, że będą weryfikowane te zakupy i trzeba, mówił generał Różański, podjąć odważne decyzje z niektórych. Tak. I jednocześnie ci ludzie są w stanie oczywiście krytykować rząd polski za zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. Ja tutaj jestem w takiej dziwnej sytuacji, bo jestem uczestnikiem posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam słyszę co innego niż panowie tutaj mówicie, ale niestety tamtych informacji ujawnić nie mogę. W każdym razie jest możliwe, że rosyjska rakieta nadleci i może być niezestrzelona, jak nie będziemy dysponować odpowiednią ilością sprzętu przeciwlotniczego. Jest to możliwe teraz również. I ja uważam, że politycznie ta decyzja się nie obroni, a wystarczy pomyśleć, co by było. A już się zdarzyło, że dwóch obywateli Polski zginęło. Co będzie, jeżeli rzeczywiście jakaś rakieta przeleci, ilość osób zginie, a my tych rakiet nie przyjmiemy z Niemiec. W związku z czym uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jednak w jakiś sposób, oby niech to będzie jakikolwiek sposób, jak to się dogada, ale w każdym razie te baterie powinniśmy przyjąć i one powinny przez jakiś czas, kiedy jest tak trudna sytuacja, nie mam jeszcze wystarczającej ilości swoich rakiet, niech one będą na terenie Polski. Zakończymy ten ja tylko program. Jeszcze jedną rzecz powiem. Pierwsza broń z Korei przyjdzie już w grudniu tego roku. Przyjdą pierwsze czołgi. To taki, dlaczego wybraliśmy też ten sprzęt koreański? Dlatego, że dzisiaj mamy wojnę. Nasz sprzęt pojechał. 300 czołgów. 300 czołgów różnego pojechało, typu pojechało na Ukrainę. Dywizja pancerna po prostu. I my potrzebujemy dzisiaj, nie za 2, 3, 4 lata, my potrzebujemy dzisiaj mieć dzisiaj te rakiety też. Dzisiaj ten sprzęt, dlatego kupujemy ten sprzęt z Korei, a Niemcy nas po prostu zdradziły. To tak trzeba też uczciwie powiedzieć, bo obiecali Polsce Leopardy w zamian za te czołgi, które poszły na wschód i do tej pory nam tych czołgów nie dali. Więc z tymi obietnicami, z patriotami, to też daleko, daleko bym był ostrożny. Można poszukać w prasie. Dzisiaj jest wywiad z panem Sabakiem. Znaczy pan Sabak rozmawia z Polską Grupą Zbrojeniową w sprawie remontów chociażby Leopardów. To jest zupełnie inna sprawa, ale też związana z polską obronnością. Bardzo pięknie panom dziękuję. Może takie dziękuję podsumowanie bardzo. Tej rozmowy. Stanisław Wyspiański, panowie, noc listopadowa. Dzisiaj jest rocznica, Dzień Podchorążego. Wieki i lata, co przyjdą, żyć będą ziareń tych treścią. Pokoleniom ostawię czyny po ojcach wielkich. Wielkie wskrzeszą syny. Kiedyś będziecie wolni. I to kiedyś jest dzisiaj. Dbajmy, żeby
tak trwało, bez wojska się nie obronimy w tym miejscu. Ja bym stawiał jednak na Amerykanów niż na Niemców, jeżeli chodzi o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Senatorowie Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i zapraszam, zostańcie z nami, bo za chwileczkę Michał Trześniewski z Ukrainy, ostatnia korespondencja, co tam się dzisiaj dzieje, jak wygląda noc.